Tragiczna historia małej, zaledwie 9-miesięcznej Blanki z Olecka wstrząsnęła Polską w czerwcu 2019 roku. Kilkumiesięczna dziewczynka została znaleziona martwa w łóżeczku. Sekcja ujawniła, jak bardzo dramatyczne i pełne bólu było życie tego dziecka. Przed suwalskim sądem od roku trwa proces matki dziewczynki. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie również partnera kobiety. Sprawa toczy się za drzwiami zamkniętymi. Autopsja, której poddano zmarłe dziecko, ujawniła, że niemowlę było maltretowane przez wiele miesięcy. Przyczyną bezpośrednią śmierci było gwałtowne uduszenie, ale wewnętrzne obrażenia, jakie wykryli biegli z zakresu medycyny sądowej, okazały się wstrząsające. Dziecko miało połamane żebra i to niejednokrotnie. W ostatnich godzinach życia Blanka bardzo cierpiała na skutek ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej w przebiegu tępych urazów głowy i klatki piersiowej. Biegli badający ciało niemowlęcia stwierdzili liczne złamania, stłuczenia płuc i serca. Trudno uwierzyć, że matka zdolna jest do tak okrutnego zakatowania dziecka, ale dowody zgromadzone przez śledczych w tej sprawie świadczą o tym, że to właśnie ona doprowadziła do śmierci Blanki. Z uwagi na bardzo drastyczne okoliczności sąd przystał na wniosek prokuratury i wyłączył jawność procesu. We wtorek, 10 stycznia, po raz kolejny skład orzekający pochyli się nad aktami i wykona kolejny krok mający ustalić, czy trwające 2,5 roku śledztwo przyniosło prawidłową odpowiedź na pytanie, kto jest sprawcą tej okrutnej zbrodni. W akcie oskarżenia Annie W. zarzucono znęcanie się nad nieporadnym, wymagającym troski dzieckiem, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gruźb karalnych do innej osoby niż ofiara tej zbrodni. Na ławie oskarżonych obok kobiety zasiada jej partner, któremu śledczy postawili zarzut niewłaściwej opieki nad narażonym na niebezpieczeństwo dzieckiem. Za to grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sąd uzna, że Anna W. jest winna zarzucanych jej czynów, może wobec niej orzec karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.